Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, pogramy sobie dzisiaj trochę w Worlda. Worlda sobie pogramy. Chciałbym porobić sobie kilka klasówek i muszę zmienić szybko ten tuning mojego Mustanga. A chodzi mi konkretnie o te płomienie, które mi no totalnie nie wyszły pod dwunastką. Numerem 12 i tak zostawimy sobie. Dobra. I co mamy nowego w Wordzie? W Wordzie mamy ofertę czasową, czyli po prostu możemy kupić sobie pierwszą śnieżynkę, jaka pojawiła się. Jest to Porsche 911 Turbo. Nie jest to samochód w żaden sposób ulepszony ani zmieniony pod względem osiągów od zwykłej 911. 911 Turbo jest naprawdę bardzo, bardzo słabym samochodem i nie polecam go kupować. Nie wiem właściwie, jaki dzisiaj wyścig jest w klasie S. Zaraz sobie to sprawdzimy. Aha, jeszcze wam pokażę te śnieżynki przy okazji, bo akurat w Lexusie LFA mam te śnieżynki, chociaż jest to wersja Beast albo Beauty Beast chyba. Chyba Beast. I tak śnieżynki wyglądają w wersji Snowflake. Co ciekawe. Tak, klasówka w klasie S. Co dzisiaj mamy? Bristol and Diamond. Potrzebuję... Chwileczkę, jak to się tutaj jechało? Bristol and Diamond. Oj, to jest ciekawe. Cholera, zapomniałem, jak ta trasa szła. Czy to szło gdzieś tutaj? Nie wiem. Dobra, biorę Aventadora. Mam dzisiaj ochotę pojeździć Aventadorem i CCXR-em. Więc biorę Aventadusia. Zobaczymy, czy uda się coś ugrać tym razem. Ojej. Tu mamy CCXR-a. Aventadora. Do Aventadora ostatnio włożyłem naprawdę niezłą część. I no powinien, myślę, dobrze tutaj śmigać. Zapomniałem, jak ta trasa przebiegała właściwie. Już pamiętam. Ona jest zajebista. To jest długi sprint, naprawdę fajnie się tu jedzie. Mam nadzieję, że znajdzie jakichś przeciwników za chwilę i że będę mógł tutaj bardzo fajnie pobawić. Okej, i znalazło mi tutaj kogoś. Mamy Agerę, LFA i RS40. No, o, został tylko LFA i RS40. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Nie wiem, czy wywali z wyścigu, czy nie. Jak LFA jest, to prawdopodobnie wywali. No, ale może nie będzie tak źle. Okej, chyba wystartujemy. Tutaj jest problem na wyskokach, bo mój Aventador niespecjalnie radzi sobie na wyskokach. Dużo prędkości traci. O, jeszcze w nitro nie trafiłem. Cholera, jasna. No ale trudno, może jeszcze jakoś uda się podgonić. To jest naprawdę długi sprint i jeszcze wiele tu się może zdarzyć. O, ale kiepsko. Gonimy teraz Porsche 911 GT3 RS40. Długa nazwa, ale udało mi się zapamiętać. To jest klasówka, więc nie ma się tutaj co tutaj obawiać trafików. Można jechać dosłownie na pałę. Okej, czy ktoś tu nitruje? Nikt nie nitruje. Więc możemy sobie spokojnie gonić tego przeciwnika. Ja podejrzewam, że będę miał sporą stratę tutaj na skokach w stosunku do Porsche, która jednak na wyskokach powinno poradzić sobie lepiej niż ja. Tu mógłbym zrobić wallride'a, ale nie robię. Staram się tego ostatnio nie robić, żeby poćwiczyć jazdę czystą. Dobra. No i teraz chwila prawdy, zobaczymy, jak mi pójdzie. O, uwaga, 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 uwaga. Okej, nie było tak źle. Gonimy Porsche. To jest dopiero niecała połowa wyścigu. I jeszcze wszystko może się zdarzyć, w razie czego pod koniec będę nitrował. To jest naprawdę bardzo fajny sprint. Ja wam mówiłem już wiele razy, że bardzo lubię długie wyścigi, nie lubię krótkich, szczególnie dla klasy S, krótkie wyścigi klasowe to jest katastrofa. Bo nie ma się naprawdę kiedy i gdzie tam wykazać umiejętnościami. Tylko i wyłącznie nitro, power-upy i tyle. O, bardzo ładnie udało mi się wejść, chociaż sporo prędkości straciłem. To jednak Aventadorem ciężko jest zdziałać coś innego. Coś lepszego, o, pojechał na molochu. To mu powinno przeszkodzić tutaj, ale już mu się wyłączył, więc zdążył. Ja już ruszyłem bez perfect startu, więc to jest dla mnie i tak spory cios. I może się zdarzyć, że bez power-upów przegram ten wyścig.
Ale to nic. No, dobrze jedzie tą podszawką, muszę mu przyznać. Ekran mi mignął, nie wiem czemu. Okej. Uwaga, uwaga. No i tutaj już właśnie. Aż ty dziadu. Jeszcze mnie zlagowało przed użyciem power-upa, to było dziwne. Nie chciałem używać nitra, ale jak on użył, to też użyłem. No i dobra, wygrał, udało mu się. Nie wiem czemu, wy też macie coś takiego, że mylga wam ekran czasami? To jest bardzo dziwne. Zobaczcie, miałem nawet niższą prędkość maksymalną. Porsche właśnie ma tą prędkość maksymalną wyższą od mojego Aventadora. No ale i tak moim zdaniem poszło mi nieźle, chociaż mogło pójść lepiej. Jaki samochód byłby tutaj? Myślę, że CCXR byłby tutaj lepszy ze względu na te wyskoki. Aventador tym razem dobrze wylądował, ale i tak sporo prędkości też stracił, a CCXR ląduje tak na płasko i on tej prędkości traci mniej. Oczywiście też można się nim rozwalić całkowicie, ale jest dużo łatwiej nim się ogarnąć na tych wyskokach zdecydowanie, to jest, jestem tego w 100% pewny. Nie wiem, co się dzieje w ogóle z tą grą, że tak mryga ten ekran, no ale nie przeszkadza mi to zbytnio. Najgorsze są takie lagi, gdzie wam zlaguje grę na chwilę, a inni przeciwnicy wtedy normalnie jadą, bo nie laguje wszystkim naraz, tylko komuś tam z osobna i przez to nawet o sekundę ktoś potrafi was ograć, albo pół sekundy, nawet nie wiem, pół sekundy to jest bardzo dużo w Wordzie, przecież w pół sekundy się tutaj tyle dzieje, że to jest szok. No dobra, kogo tutaj mamy? RS, Cinque, RS40, LFA. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. Mam nadzieję, że trafię w nitro, ale pewnie będę z tyłu gdzieś ulokowany, więc no, prawda jest taka, że może być kiepsko. No ale zobaczymy. Okej, jestem w pierwszej linii. 2, 1 i start. Zobaczmy tym razem, jak pójdzie. Cinque zaraz koło mnie. Ja w Aventadorze mam naprawdę mocne nitro 5-sekundowe. I teraz udało mi się wyjść na prowadzenie. Mięśnie brzucha napięte. I atakujemy. Czy ktoś jest tu za mną zaraz? Nie. Porozbijali się z tyłu. Mam sporą przewagę, chyba nawet ćwierć sekundową. Albo i nawet pół sekundową. Dobra. Na razie nie używałem power-upów. Czy oni używają? Nie widzę, żeby ktoś tam używał. Chyba tylko katapulta. Katapulty ktoś używa. I to chyba jest Cinque. Tym razem użyję Wall Ride'a. Chociaż te drzewko zawsze trzeba tutaj skosić, niestety. O kurde, dogoniło mnie nieźle to Cinque. Czy dogoniła Cinque? Pagani. O, cholera, sporo prędkości straciłem. Nitro. Też nitruję, ale to nie jest Cinque. To jest chyba ta podszawka nieszczęsna. I zobaczcie, jak wyglądało chamsko. Spadaj, gościu, stąd. Dobra, ty nitrujesz, to ja też nitruję. Taki jesteś kozak, a? No to zobaczymy teraz. Tu jeszcze nitra nie będę używał. Użyję dopiero tam na wylocie. Ciekawe, czy on użyje. Tam za zakrętem tym takim ostrym. Bo tutaj nie ma co, bo tu się zaraz hamuje i traci całą prędkość. O, i tutaj dopiero. Pojadę naokoło, żeby nie tracić prędkości na krzaki, które są tam w środku. I okej. Bardzo dobrze. Okej, tutaj też nie ma co nitra używać. Jest zbyt wyboiście i Aventador mógłby bardzo łatwo wpaść w jakiś głupi poślizg i bym się tragicznie rozwalił tu. O, tak. Dobrze. I zaraz wyjdziemy tu z zakrętu. Uwaga, uwaga, uwaga. O, już go trochę zaczął zarzucać, ale jakoś się wykontrowało. No i nitro. I wygrana w kieszeni raczej będzie. O ile się nie rozwalę jakoś tragicznie, chociaż tutaj nie ma raczej opcji.
No i meta. Udało mi się wygrać i teraz mam wielką ochotę przejechać tu w CCX erze. 331 km na godzinę średnio. Ten goście miał większą średnią prędkość maksymalną, ale tutaj się liczy prędkość średnia. Zresztą w każdej grze wyścigowej i w każdej dyscyplinie nawet sportu takiego rzeczywistego liczy się prędkość średnia, jeśli ścigamy się z kimś, powiedzmy, na czas, na przykład rowerami czy tam coś. Dobra, bierzemy sobie CCXR. Gdzie tu jesteś? CCXR. Carrerą bym się tu przejechał, ale mógłbym nie mieć szans na prostej. Tam jak się jedzie pod górkę, a CCXR ma lepsze przyspieszenie mimo wszystko. Agera, czy brać tu Agerę? Wątpię, ona też dobrze ląduje. Właściwie jak wszystkie chyba Koenigseggi. One mają jakieś takie, nie wiem, w odczuciu te zawieszenie. Ciężko nawet opisać, ale. Tak jakby nie miały przednich i tylnych zderzaków. O, dlatego tak może delikatnie tutaj lądują. Mamy tutaj. O, jest nawet Carrera S. Ładnie. I F1 się pojawiła. Czy ja mam tutaj nitro? Tak, jest 5-sekundowe nitro. Części mam tu słabe, no ale i tak już CCXR nieźle sobie radzi. Chciałbym go kiedyś wymaksować w klasie, znaczy nie w klasie S, tylko ogólnie wsadzić do niego jakieś tam naprawdę dobre części, żeby miał statystykę gdzieś tak powyżej 820, bo wtedy byłby to niezły koksu. Chociaż i tak już mam niezły pakiet części Ultra, to i tak jeszcze wiem, że z niego można wycisnąć więcej. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, okay. I próbujemy. Ach, no kurde, co tak szybko? Ja pierdzielę. Aj, nie wiem czemu. Mrignął mi obraz na chwilę i nagle wystartowałem. Po prostu. Dziwne to było. Okej, okay, ale CCXR wydaje. Ależ! Wydaje mi się, że ma nawet trochę lepsze przyspieszenie od Aventadora. Może to jest złudzenie. Ale naprawdę lepiej doganiam tych przeciwników. Zobaczcie, jak on ładnie ląduje. On... No kurde, co jest? On dosłownie nie zatrzymuje się na... przy lądowaniu. To jest niezłe. Nie wiem, czy uda mi się tych wszystkich gości z przodu podgonić, ale tu jest właśnie ten cholerny skok, który przeważnie wszystkich zatrzymuje. Jak jeden się rozwali, drugi o niego, to mamy wtedy szansę się przez wszystkich prześlizgnąć, albo możemy się rozwalić w nich, więc zobaczymy, jak tutaj się uda. Ten skoczek. Widzicie? CCXR dużo lepiej. A zobaczcie, co się stało z F1. F1 też tak ląduje właśnie bardziej naprzód i ja, nie wiem, ryję w tą ziemię jak w Farming Simulator kultywatorem. Okej. Okay. Zobaczmy. Okej, okay. Świetnie użyłeś nitra, fantastyczny pomysł, man. Teraz na pewno wygrasz. Nitra użyjemy sobie zaraz za następnym zakrętem. Przede mną jest spory peleton porszawek. No i tutaj dopiero. I spadła! Jadę naokoło. Tam czasami ciężko jest celować w ten skrót. Wyprzedziła mnie Carrera S. Okej. Okay. Teraz będzie chciała mnie zramować. Ale ja się tak łatwo nie dam. Użyjemy katapulty i zobaczymy, co z tego będzie. Jest, udało się Porsche przegonić jedno. Zostało jeszcze tylko jedno do ogrania. To nie będzie łatwy pojedynek teraz, bo tu są zakręty, gdzie Porsche GT3, ale nie wiem jakie jeszcze, czy 4.0 czy 3.0. Muszę tu użyć nitra. Redy. Katapulty. I teraz jest normalnie pojedynek na śmierć i życie. I tutaj nitro. Dupa. On miał jeszcze redy i użyje jeszcze nitra tutaj. Ach. Ale i tak wyścig jest naprawdę bardzo fajny. Nie jest to taki szybki sprint, których nie lubię i można tutaj sporo zdziałać. Ja oczywiście start skopałem, mimo to i tak udało mi się wyjść na pierwszą pozycję. Dobra, jeszcze jeden samochód może się tu spisać, jest to
Mercedes Stirling Moss. Wiecie czemu? Bo on posiada... on też bardzo fajnie ląduje. O! Ma słabe przyspieszenie, ale również ma mocne nitro. I nie mam w nim mocnych części. Nie wiem, jak to będzie. No, ale spróbuję. Co mi szkodzi? Jeszcze raz. Wygrałem tylko jedną klasówkę S do tej pory. Mam nadzieję, że to się zmieni. Że uda mi się coś jeszcze tutaj ugrać. No i mam teraz takich przeciwników jak Carrera GT. To jest chyba wersja Ultra z tego, co tu widzę, bo ma taki komplet części jak wersja Ultra. Cinque, Carrera S, RS4.0 i LFA. Bardzo podobny skład do poprzedniego. Mam w moim Stirling Mossie wydłużone nitro do 5 sekund, jak właściwie we wszystkich samochodach, bo ja power upów przeważnie nie używam, czasami tylko żeby wygrać się użyję, ale lubię właśnie długie wyścigi, gdzie się nie używa nitra i nie trzeba cały czas spamować i spamować i spamować, żeby wygrać, tylko po prostu jedziemy sobie i polegamy na swoich umiejętnościach. I często nawet zdarza się, że gracze, którzy widzą, że nie używamy jakichś tam power-upów, też nie używają i wtedy rywalizacja jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. No i zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Coś się długo wczytuje, to... o, jest, dobra. No i próbujemy. Jeden. Pięknie. Oj, 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 spadaj, Carrera. Ekstra. Ekstra, ekstra. Dziękuję, spadaj! O! Kosz, omijać drzewka! Omijać dziękuję, omijać wszystkich! Oj, ciężko. Bardzo dobrze radzi sobie ta zielona porszawka. Gracz, który jest obecnie pierwszy na liście. Ciężko jest z nim wygrać. Jest to możliwe, oczywiście, gdybym nie nagrywał, to jechałbym lepiej. Ależ na mnie wpadł, paskudnie. Trudno. O! Karerka mnie dogoniła nawet. No nic, zobaczymy, jak będzie na skoku. Na skokach też Cinque radzi sobie kiepsko. I zobaczymy, jak to pójdzie. O kurde, tu się ktoś strasznie rozwalił. Nie wiem, od czego to właściwie. Na razie Carrera, papa. A my skaczemy. I hops. Oj, niezbyt dobrze wylądowałem. Nie za dobrze. Ponitrujemy trochę. Okej. Tak, tu. Bardzo fajnie mi się jeździ tym Stirling Mossem. A co ta Cinque robi, do cholery? Już się poddał? Jeszcze nie koniec wyścigu. Nie wiem, może poszedł na herbatę. Dziwne. Dostał pewnie rama i się schował. Schował głowę w piach. A ja walczę z tą porszawką nadal. Nie wiem, czy mi się to uda. Gościu naprawdę dobrze gra. Trzeba mu to przyznać. Włączę tutaj katapultę po tych śmiesznych wyskokach. Zobaczymy, zobaczymy. Chociaż wątpię. Chociaż już obczaiłem też jego taktykę. Wiem, że on tam na tej ostatniej prostej używa dwóch nitro, jak się wkurzy. Ale już ciężko będzie z nim wygrać. Jak w tym momencie ktoś jest pierwszy i dobrze jeździ, to już praktycznie nie skusi. Okej. Dwóch aż wyszło. Kurde. Czemu oni tak speniali? Okej. I teraz tak, tu. O właśnie, ciekawe jakby... A, jedziemy! Już raczej go nie wyprzedzę, bo on ma mocniejsze nitro i wszystko ma mocniejsze, więc... What the fuck? Myślałem, że się rozwali, że będę miał szansę, bo tam był taki murek. I o ten murek się wszyscy rozwalają. Znaczy wszyscy, czasami można się rozwalić, bo tam jest ciemno i nie widać go dobrze. No nic, gościu naprawdę nieźle śmiga, jakie ma tu części. O, jakieś ultrasy. Dobry jest, dobry. Trzeba mu to przyznać. Patrzcie na jego nick. Wygrał, jest niezły. Dobra. Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy ciekawego do jeżdżenia? Heritage. Paradise Hotel. Oh yeah! Wiecie co? Paradise Hotel jeździ mi się dobrze zondą F, ale pojadę sobie zondą F, ale Roadster. Ona nie skręca aż tak dobrze, ale myślę, że sobie poradzi. Gdzie są moje zondy? Pagani, jest. Roadster. I mam tutaj części jakieś tam, nie najlepsze, teraz zobaczymy, jak poleci.
A momentos. A chyba ja mam jakieś ultrasy tutaj do wsadzenia do mojej zondki. Zobaczmy. Magazyn. Magazyn. Jest coś. O, o, nawet nie wiedziałem. Spada tu prowadzenie. Właśnie ciekawe, co będzie, jak się wymaksuje tą zondę w klasie A. Jak ona będzie jeździć. O, zawieszenie. Zawieszenie niedużo daje te ultra. Myślę, że te wyścigowe jest lepsze dla tego samochodu. I tak samo hamulce. Hamulce to jest w ogóle porażka, niebieskie mieć wsadzone. Ale silnik zielony jest naprawdę dobry. I trochę mi te staty podniósł nieznacznie, ale zawsze to jest coś. Nie wiem, czy samochód będzie znacznie lepiej teraz jeździł. Mam nadzieję, że znajdę jakiegoś przeciwnika na Paradise Hotel, jednej z moich ulubionych tras. Ta zonda w ogóle w klasie S dużo wyższą, w klasie A dużo wyższą prędkość osiąga niż zwykła zonda F. No bo właśnie jest ona nie inaczej skonstruowana. Ona po prostu nie była zmieniona w tej grze, bo kiedyś zonda F prowadziła się identycznie jak zonda Roadster czy Club Sport, którą teraz jeżdżę, a później zonda F została naprawiona, zostało jej poprawione prowadzenie, staty poszły do góry, przez co też samochód nie osiąga jakichś wielkich prędkości. W klasie A jest to 330 chyba km na godzinę, co jest zresztą wystarczająco, bo większych prędkości tu się, no, tutaj nie ma co osiągać i bardzo mało tras jest w klasie A, gdzie jest potrzebna prędkość maksymalna, więc zonda moim zdaniem jest najlepszym samochodem do klasy A. A właśnie ta zonda, Club Sport, no nie ma tego lepszego prowadzenia, ale to też sprawiło, że ma wyższą prędkość maksymalną i być może lepsze przyspieszenie, chociaż nie jestem w stanie tego stwierdzić. No bo ciężko to wyczuć naprawdę, tą różnicę. Tym bardziej, że na odczucie prędkości w Wordzie wpływa też sposób, w jaki samochody skręcają, więc na przykład taki Caterham wydaje nam się, że jest bardzo szybkim samochodem, ale w rzeczywistości ma słabe przyspieszenie, nie ma aż takiego mocnego przyspieszenia, jakby się mogło wydawać, jakby to wynikało z gabarytów tego auta i wagi, która wynosi 500 kg bez kierowcy. Silnik to mamy chyba V6, jakiś podwójnie doładowany, to jest w ogóle masakra. Większość tego samochodu to sam silnik. No a mimo to w Wordzie nie przyspiesza jakoś cholernie dobrze, ale jedyny fakt z realnego świata, jaki jest zawarty w Wordzie, właśnie jeśli chodzi o Caterhama L500, to jest prędkość maksymalna, która zarówno w rzeczywistości, jak i w Wordzie jest niska, chociaż w Wordzie jest i tak wyższa niż w rzeczywistości, bo tam wynosi ponad 300 km na godzinę. Nie, na Nitrze jechałem nim nawet 370 czy 360 km na godzinę, bo ja mam te Nitro strasznie przykokrzone. No niestety nikt z Paradise Hotel nie chce jechać mojej ulubionej trasy, jednej z ulubionych. A naprawdę bardzo fajnie mi się tam jeździ, chciałbym przetestować sobie kiedyś tą zondę. Właściwie już nią jeździłem, tylko poza nagrywaniem, i fajnie się tam jeździ. Tylko zondą Club Sport jest trochę ciężej. Okej, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście teraz ze mną w Wordzie. Wyłączam sobie teraz HUDA kombinacją klawiszy ALT i Z, jakby się ktoś pytał, bo ciągle jest powtarzane to same pytanie. Kamerę obracam przy pomocy przycisku V, po prostu naciskam przycisk V i mogę obracać. Także dziękuję, że byliście ze mną, trzymajcie się, na razie, pa pa!